Nie wiem, czy u mnie będzie to tak super widoczne, bo niestety albo stety na mojej fotowoltaice napięcia nie są takie wysokie jak u niektórych, ale spójrzcie, tutaj mamy 239 na jednej fazie, 239 na drugiej fazie, 237 na trzeciej, a tutaj mam takie coś. No to zobaczmy, o ile obniży się napięcie, jak podłączymy w trakcie świecącego super słońca. O, takie słoneczko świeci. Ładowarkę do samochodu. Zdejmujemy dekielek, wkładamy w tyczynkę. Załączyło się. Co prawda nie mam wielkiej potrzeby ładowania, bo jest 66%, no ale sprawdzimy, test sobie wykonamy, a przy okazji samochód naładujemy na dalszą trasę. No i jak myślicie, o ile się zmniejszyło? Już widzę, że się zmniejszyło, a ciekawe o ile. Proszę spojrzeć. Na jednej fazie 234, na drugiej 236, a na trzeciej 235. Może nie jest to najtańszy sposób na obniżenie napięcia w sieci, ale zawsze jakiś. Jest jeszcze inny sposób, to w drugiej fotowoltaice mam, ale to może pokażę Wam kiedy indziej. Może teraz tylko tak kawałek. Widzicie tą białą skrzyneczkę z tyłu samochodu? To jest kolejny sposób na obniżenie napięcia w sieci. A przy okazji zwiększenie autokonsumpcji, czyli poprawa tego, czego zawsze nam w tej sieci mówią, że jest problem. W tle tam taki czarny samochód. Opel Insignia 2015. Może ktoś jest zainteresowany, piszcie w komentarzach. 2015, 87 tysięcy przejechane, więc niewiele. Może ktoś będzie zainteresowany, bo ja chcę się go tylko i wyłącznie dlatego pozbyć, że chcę to wymienić na coś takiego. No może nie taki dokładnie, jakiś mniejszy, trochę tańszy, ale chciałbym zrobić wymianę floty na elektryki. 1.6 turbo diesel. Prawie full wersja tam. Mało co mu brakuje do full wersji, więc jak ktoś jest zainteresowany, odzywajcie się.